Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was ze smartfonem i z aplikacją Avid Control do sterowania Pro Toolsem za pomocą telefonu, tabletu bądź cokolwiek. Kiedyś dostępna tylko na Apple, na iPhony, teraz dostępna również na Androida. Zapraszam serdecznie. Przygodę z sterowaniem za pomocą Avid Control rozpoczynamy od zainstalowania aplikacji Avid Control w sklepie Play, Google Play. Instalujemy i otwieramy aplikację. Otworzy nam się aplikacja na telefonie. Aplikacja żąda od nas zarejestrowania się w Avidzie albo też możemy się zalogować do istniejącego już konta. Później jest rejestracja. Wymieniamy dane adresowe i rejestrujemy sobie tą aplikację. Co nam to daje? Za chwileczkę o tym powiem. Dajemy OK i aktywujemy aplikację. Aplikacja zaktywowana wygląda dokładnie tak jak tutaj na telefonie. Nic się jeszcze z nią nie dzieje, bo musimy jeszcze parę ustawień tutaj dokonać. Niektóre na komputerze, właściwie większość. Także o tym Wam za chwileczkę opowiem, jak to zrobić dalej. Na razie mamy aplikację, jesteśmy zalogowani do aplikacji i teraz jedyne, co musimy zrobić, to przejść do naszego komputera i trochę w nim podziałać. Zapraszam. Przejdźmy na pulpit. Jesteśmy na komputerze. Co musimy zrobić, to zalogować się do avid.com i wchodzimy na stronę Avid. Jesteśmy na stronie Avid i teraz co musimy zrobić, to się zalogować. Ja już jestem zalogowany, a Wy po prostu logujecie się do swojego konta. Przechodzicie do konta. Jedna ważna rzecz to to, że kiedyś nie mieliście tutaj tej pierwszej opcji. Avid Control and UControl tego nie było. Więc się pojawiła po zarejestrowaniu aplikacji na Waszym koncie Avida. I teraz tak, klikacie tutaj, rozwija Wam się menu i wybieracie ten plik instalacyjny i go pobieracie. Ten. Ja już go mam pobrane. On jest tutaj. I teraz odpalamy tą instalację. Przygotowanie instalacji, jak zwykle w Avidzie, nowy ekran Pro Toolsa, tutaj logo. I tak, dajemy Next i tutaj najważniejsza opcja. Instalujemy ten pierwszy tutaj element. Jak zainstalujecie pozostałe, to niestety to się nie uda. Ten pierwszy element instalujemy tak, jak jest tutaj zaznaczone. I dajemy next, next i tak jak nas prowadzi ten tutaj instalator. Ja mam to zainstalowane, więc nie będę Wam tego pokazywał. Natomiast powiem Wam tak, potem zapyta Was jeszcze, czy dodać urządzenie audio, więc dodajcie sobie, na wszelki wypadek dodajcie sobie urządzenie, bo on będzie chciał dodać urządzenie, taki sterownik urządzenia, więc śmiało sobie możecie dodać to urządzenie. Po zainstalowaniu tego sterownika wybieramy sobie w menu EU Control. Tak to wygląda, mamy coś takiego, klikamy sobie i ono nam się odpali. I mamy je tutaj. Możemy sobie tutaj włączyć automatyczne uruchamianie. To za każdym razem, jak startuje Windows, będzie nam się to uruchamiało.
Czyli tutaj wchodzimy sobie prawym i auto launch app. Prawda? I mamy to włączone i teraz tak. Klikamy dwukrotnie i mamy aplikację. I mamy aplikację, tutaj są źródła, za chwileczkę Wam pokażę, jak to tutaj poustawiać. Jeszcze jedna rzecz, ważna, chyba najważniejsza, że to zadziała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy podłączony telefon i komputer do tej samej sieci. To nie jest ważne, czy to jest laptop, czy to jest tablet, czy cokolwiek. To musi być połączone do tej samej sieci internetowej. Działa to przez kabel, działa to przez Wi-Fi. Ja akurat korzystam przez Wi-Fi. Powiem Wam, że działa to bardzo fajnie. O czym się przekonacie za chwileczkę. No i będziemy tutaj zaraz działać, jeśli o to chodzi. Zobaczymy, co tutaj trzeba zrobić dalej. Odpalamy Pro Toolsa i wchodzimy w Setup, Preferences i tutaj w zakładkę Ethernet Controllers i musimy zaznaczyć tutaj tą opcję Enable AUCON i kliknąć OK. Wtedy Pro Tools wyszuka nam urządzeń, które są tutaj z zewnątrz i w tym momencie w naszej aplikacji EU-Control pojawi nam się takie oto urządzenie. Avid Control. Ono pojawi się z tej strony w pierwszym momencie. Ono się pojawi z tej strony i trzeba będzie je zaznaczyć i trzeba będzie je tutaj dodać. I to jest wszystko, co musicie zrobić. No i tak, mamy ekran cały czas taki sam. Nic się nie dzieje. No jak tutaj, co dalej? Otóż teraz jedyne, co musimy zrobić, to odpalić sobie sesję. Odpalamy sesję. I o, odpaliło się. Jakby się nie odpaliło, to zawsze możecie tutaj odświeżyć ten przycisk odświeżania. On odświeża i to też właśnie czasami tak jest. I co mamy? Mamy nasz wspaniały mikser, na którym mamy wszystkie ślady i możemy teraz sobie sterować Pro Toolsem. Słyszysz codziennie, nawet kiedy ciśnie mnie, że masz wirusa, nie jeden, na to umarł pusa. Dlaczego? Biegi wyrywają was, czy system? Także wszystko jest tutaj dostępne. Mamy różne opcje. Prawda? Tutaj możemy sobie tutaj przewijać ekran. Przewijać i zobaczcie, że on się tutaj też przewija nam ładnie. Oczywiście tutaj mamy akurat mierniki. Ale mamy też ślady. Możemy sobie na przykład używać dodatkowych przycisków, które prawda są tutaj, włączają różne funkcje. No i mnóstwo fajnych rzeczy. Jest to najtańszy, moi drodzy, bo darmowy kontroler do Pro Tools. Jedyne, co musimy zrobić, no to właśnie tutaj w Setup Preferences i Ethernet Controls zaznaczyć Enable Control i kliknąć OK. I oczywiście z tą zainstalowaną aplikacją dodany tutaj nasz Avid Control i działa to mega wypas. Jedna rzecz, nie zdziwcie się, bo w momencie, kiedy przejdziecie na inną, jakąkolwiek inną stronę, nie Pro Toolsa, to ten widok tutaj w aplikacji Wam zniknie. Także się nie przejmujcie tym, bo w momencie, kiedy zmienicie stronę na jakąkolwiek, na jakikolwiek inny tutaj, na cokolwiek innego, no to to po prostu zniknie. W każdym razie, jak zamkniemy sobie sesję z Pro Toolsa, to powinno nam to zniknąć. A jednak nie zniknęło. A, zniknęło. Bo
musicie też wiedzieć, że to się odświeża, tak? Musi być taki moment na odświeżenie, ale to jest dosłownie moment i rzeczywiście tak jest. No i w momencie załadowania następnej sesji odpali nam się następna sesja. Jest to naprawdę mega fajna rzecz. Powiem wam, że dużo o tym czytałem i naprawdę zastanawiałem się, czy to działa, czy nie działa. Postanowiłem to sprawdzić i dlatego właśnie nagrałem ten film. Dlatego właśnie nagrałem ten film, bo właśnie to jest dobry omen nomen tego, że to działa. Że działa to w końcu, powiem wam szczerze, że działa to w końcu na Androidzie. Możemy tutaj obsługiwać na zwykłym tablecie, na zwykłym telefonie. Nie musimy mieć iPhone'a do tego. Bardzo fajna sprawa. Pozdrawiam was serdecznie. Kochani, trzymajcie się w ten trudny czas. To kolejny filmik z Pro Toolsa. Taki, myślę, ciekawy, bo nie znalazłem filmu na YouTubie o tym. Więc myślę, że to taki ciekawy film. Jeśli film się podobał, piszcie. Jeśli macie pytania, zadawajcie je. Bardzo fajna funkcja w Pro Toolsie. Kontrola Pro Toolsa, pełna kontrola, naprawdę pełna, za pomocą smartfona z Androidem albo jakiegoś tabletu. Tylko musicie sobie sprawdzić na stronie Avida w Knowledge Base, jakie są dostępne tablety i telefony, bo są pewne modele, od których się to zaczyna. Oczywiście wszystkie iPhony są wymienione i wszystkie iPady. Natomiast jeśli chodzi o telefony z Androidem, to ja akurat mam Samsunga Galaxy S10e i działa na tym, jak widzicie, świetnie. Natomiast tam chyba od któregoś Androida to działa po prostu. Od któregoś Androida i oni tam podają w Knowledge Base jakieś edycje Androida, tam te nakładki, więc to trzeba by się z tym było zapoznać. Ale tak, powiem wam, że działa to po prostu świetnie i polecam wam obsługę Pro Tools za pomocą właśnie tego typu aplikacji. Avid Control, pełna kontrola nad Pro Toolsem i zupełnie za darmo. Zapraszam, jeszcze raz was zapraszam na kolejne moje filmy, zapraszam was na mój kanał i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!